Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Rivals. Zaczynajmy zabawę. To jest mapa gry, jest dosyć spora, od razu mamy wszystkie kryjówki odblokowane, możemy się przemieścić gdzie tylko chcemy. Ja jeszcze nie byłem tutaj. Na początku dostajemy Porsche Caymana i w sumie już przeszedłem, można powiedzieć, całą uczek na samym początku. I w sumie mogę powiedzieć, że gra się całkiem fajnie, poza tym, że ledwo mój komputerek ciągnie tą grę. Nie wiem, jak będzie przy nagrywaniu, zobaczymy za chwilkę. Mam nadzieję, że będę miał chociaż 15 klatek. Ok, startujemy. To jest mój Porsche Cayman. Mamy tutaj jeden samochód na poziom. Klatki wyglądają stabilnie. Możemy zacząć grać. Mamy tu jeden samochód na poziom. Ja jeżdżę teraz uciekinierami, tak? Tak to się tu nazywa. Więc mam 21 aut do odblokowania. To jest pierwsze z kolei. I no ale może to zostawię na później, opcje tuningowe i tak dalej. Skupmy się teraz na samej jeździe. Jak się prowadzi, jak się jeździ w Need for Speed Rivals. W Rivalsie jeździ się fajnie. Powiem wam, że inaczej niż w Need for Speed Most Wanted, w tym poprzednim NFS-ie. To jest ślisko. I inaczej niż w Need for Speed Hot Pursuit. W Hot Pursuit jeździliśmy barką, w Need for Speed Most Wanted samochodem, który... kurde, policja. Zaraz mnie będzie ścigać na bank. Wiedziałem. W dupę! Policja. Trafik. Dobra, startujemy. Na czym to ja skończyłem? No tak! Czyli. W Most Wanted mieliśmy jazdę tak jakby bardziej pod sterownymi samochodami. Nie wiem, tak mi się wydawało, że one jakieś tak śmiesznie skręcały. A tutaj mam wrażenie, że jest pełne opanowanie nad samochodem. W dodatku mógłbym porównać tą jazdę bardziej do Need for Speed The Run, ale to nie jest Need for Speed The Run, wierzcie mi. Klimat od razu jest tutaj inny. Wprowadzenie do gry jest inne. I gra naprawdę robi fajne wrażenie na początku. To jest na przykład przeciwnik, to jest Ferrari. Właśnie do mnie trąbi. To zdaje się nie jest gracz, tylko to jest... samochód sterowany przez komputer, bo gracz na pewno by nie jechał tak wolno. Ale możemy się zacząć z nim ścigać, po prostu naciskając jeden przycisk. Co prawda jest to Ferrari, a ja mam tylko mojego Porsche Caymana. To nie znaczy, że mogę... że przegram ten wyścig. Właśnie, jest tu mnóstwo skrótów. Świat gry... Możesz w mordę, ej, oni nie... I don't give a fuck, man! Ej, patrzcie, jaki skubaniec. A ja jadę sobie te 215 na godzinę, a on nagle 3 paki wcisnął. Dobra. Czyli świat gry jest dosyć otwarty. Możemy sobie wjechać w jakieś skróty, rozwalić jakieś płotki. Robić jakieś małe wyskoki, nie takie hardkorowe jak w Need for Speed Most Wanted. Chociaż jeszcze całego świata nie widziałem, może będą jeszcze jakieś super hardkorowe wyskoki. W każdym razie obecnie jest bardzo fajnie, naprawdę bardzo przyjemnie się prowadzą te samochody. Przynajmniej Cayman. Nie wiem, jak będzie później. Jest to najwolniejszy wóz. Później pewnie będą szybsze. Okej, i teraz ciekawa sytuacja. Jadę sobie takie małe wyzwanie z przeciwnikiem, prawda? Jednym. Coś jak w Need for Speed Underground 2, pamiętacie? Wyścig o 300 metrów. Z tym, że tutaj ścigamy się! Ścigamy się na wyznaczonej trasie. Te trasy też możemy sobie definiować. Możemy sobie tworzyć własny wyścig i później grać ze znajomymi na nim. Możemy także używać różnych skrótów.
To chyba nie jest skrót. God damn. Możemy używać różnych skrótów, ale one tym razem nie są zaznaczone na mapce. Jest dużo trudniej. Na przykład mogę sobie pojechać tutaj po prawej stronie i wyjechać tu. Raz jechałem jakiś wyścig, właśnie taki jak ten, takie wyzwanie szybkie. I po prostu gdzieś tam wyskoczyłem sobie, lecę, patrzę, o meta, kurde, przeleciałem przez metę. Ale przegrałem i tak, bo gość jechał asfaltem i jechał szybciej. Jest tu takich sporo sytuacji, chwilę już pograłem. Pojeździłem po mieście, pokręciłem się, znaczy po świecie, miasta tutaj jakoś tak nie ma. Jest o kurczę, stacja naprawcza. Dobra, chill. Także naprawdę bardzo, bardzo fajne odczucia co do tego Need for Speed'a mam. I no, myślę, że będzie to fajna gra. I tak, przede wszystkim, co tu jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć o ogólnym gameplayu, bo jest on znacznie się różny niż ten w Most Wanted. To znaczy, nie ma tak, że jedziemy sobie w jeździe dowolnej, prawda? Zatrzymujemy sobie grę, nie wiem, zmieniamy opcje i nic się nie dzieje. Tutaj po prostu włączamy sobie ekran, nie wiem, tam ustawienia graficzne, robimy sobie coś tam co chcemy, prawda? Ale w grze cały czas coś się dzieje, what the fuck, co tu się dzieje? Tu będzie chyba jakieś DLC. Także w grze cały czas coś się dzieje. Możemy być na przykład, zmieniać sobie rozdzielczość ekranu, być na ustawieniach i nagle może zacząć ścigać nas policja, jakiś inny gracz. Możemy, nie wiem... o kurde. Tutaj jeszcze nie byłem. Policja? Nie, dobra, jadę. Akceptuj, o kurde, ktoś mnie wyzwał. Czemu oni wszyscy mają Ferrari? Nie, to są na pewno ten gracze komputerowi. O, znowu policja, god damn. Ja to mam jakiegoś pecha. A, bo tu jest tak cały czas po prostu. Także gameplay jest bardzo intensywny. Jeśli chcemy mieć chwilę wytchnienia, to naprawdę trzeba wbić do kryjówki, popatrzeć sobie coś tam, nie wiem, potuningować. Odnośnie tuningu to opowiem wam jeszcze w następnym filmiku. Także gameplay jest aktywny i na pewno nie będziemy się tu nudzić. Właśnie pojechałem naokoło, także cieszę się z tego. O! To się... Co już? Tak się zachowuje samochód, gdy wciśniemy ręczny. Także koniec z wchodzeniem na ręczny w zakręty. Chociaż może to jest kwestia też wprawy. Który ja jestem? Jestem drugi. A ilu jest graczy? Dwóch. No to standardowo. Nie wiem, w ogóle tego interfejsu jeszcze nie ogarniam. To wszystkiego jest tu tak strasznie dużo na początku, ale myślę, że to jest kwestia czasu. Tak zawsze jest na początku gry. Także wszystko się ogarnie. Na razie tylko opowiadam moje pierwsze wrażenia z tej gry. W następnym filmiku powiem jeszcze coś odnośnie reszty rzeczy. A tymczasem życzcie mi powodzenia. Wow, co to, jakieś outdrive? Ładne. Ale ktoś będzie miał pompę, jak to będzie oglądał za rok. No nic, życzcie mi tu powodzenia w moim rozwoju. Mam nadzieję, że uda mi się zdobyć jakiś nowy samochód. Oczywiście się nim pochwalę. I no cóż, dziękuję wam za wyświetlenie i zapraszam ponownie. Trzymajcie się, na razie, hej!